I startujemy. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Głujska, program W Punkt, wieczorna debata polityczna w Telewizji Republika. Jej pierwsza odsłona. Są politycy, a jakże mogło być inaczej? W studio Telewizji Republika już Państwo widzą panią poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską z Lewicy. Czy pani poseł kandyduje, czy nie? Nie, nie kandyduje. Pani poseł spokojnym jest politykiem. Dzisiaj... Polityczką? No tak. Może odpoczywającą być przez no chwilę. Tak, chyba też odpoczywać nie można, bo kampania wyborcza oczywiście wszystkich trzeba dotyczy, wspierać więc trzeba pracować na listę i na tak swoją formację. Witam tutaj bardzo serdecznie, bo z kolei w połączeniu mamy panów, którzy wszyscy kandydują. Jest pan poseł, europoseł Adam Bielan, z tego co pamiętam to lider listy Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu, prawda? Zgadza się, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Jest z nami pan europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski, których zdaje się, że kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku. Proszę tutaj o informację. Witam serdecznie panie pośle. Numer dwa na Śląsku. Dobry fantastycznie, wszystko wiemy. I jest pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Chyba też ze Śląska, prawda? Też województwo śląskie, miejsce dziesiąte. Konfederacji. Na liście Konfederacji, więc państwo widzą, że dzisiaj jeszcze ten pojedynek na Śląsku będzie szczególnie intensywny w Telewizji Republika, ale szanowni państwo, zaczynamy. 14. emerytura będzie, taka jest decyzja rządu, już przed chwilą państwo też to słyszeli, ale będzie niższa, niższa o niemal 900 zł, jednocześnie już za miesiąc, bo dokładnie no, miesiąc i dwa dni wchodzą podwyżki, nowe ceny na energię elektryczną, nowe ceny na ciepło, najprawdopodobniej również nowe ceny na wodę, aczkolwiek to trudno w tej chwili przewidzieć, jak one będą wysokie, bo to jest bardziej skomplikowany system. Nowe ceny na gaz, a należy założyć, że wszystkie inne ceny w ślad za, za tymi podwyżkami też pójdą do góry. Pan poseł Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, no, rząd zdecydował się na wypłatę 14 emerytur, ale w niższej kwocie, czyli ma to być na poziomie emerytury minimalnej. W zeszłym roku to była no, niemal o 900 zł wyższa suma. Jak pan myśli, dlaczego, skąd ta decyzja? Czy to są problemy z pieniędzmi, mówiąc już tak wprost, w budżecie, czy też problemy polityczne wewnątrz koalicji, bo to też nie jest tak, że wszystkie części składowe tej koalicji rządzącej są entuzjastami takich świadczeń socjalnych, które poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał przez dwie kadencje. No, rząd Donalda Tuska nie tylko nie zrealizował swoich obietnic obniżek podatków, przypomnę, że obiecywał znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku, jeśli chodzi o podatek osobisty z 30 do 60 tysięcy złotych, nie tylko nie obniżył ceny benzyny do słynnych 5 zł 19 groszy, ale też nie zrealizował kluczowej obietnicy, że nic co dane za rządów Prawa i Sprawiedliwości będzie zabrane, obniżenie... No zabrane nie jest, tylko jest obniżone. No, czyli jest zabrane, prawda? My nazywamy ten program 1000 minus. Ta emerytura będzie, 14. emerytura będzie mniejsza o 1000 zł i to w czasie, kiedy znowu szybko rosną ceny żywności, bo rząd Tuska przywrócił 5% stawkę VAT-u na żywność i widzimy rezultaty w sklepach. No i bardzo mocno rosną ceny energii i gazu. W niektórych miejscach w Polsce Polacy już dostali prognozy, ale wiemy, że z powodów politycznych wiele tych prognoz zostało wstrzymanych do 10 czerwca, więc bardzo wielu Polaków żyje jeszcze w nieświadomości, że ich rachunki wzrosną o 30-40%, a to dotyka przede wszystkim osoby najgorzej uposażone, bardzo często emerytów, którzy już tej zimy po prostu mogą często nie mieć pieniędzy na ogrzanie własnych mieszkań, więc tego rodzaju decyzja jest drastyczna i gdy pani mnie pyta o powody, myślę, że powody są bardzo prozaiczne. Platforma Obywatelska już w latach 2007-2015 udowodniła, że nie potrafi dbać o budżet. Dochody budżetu państwa zostały za rządów Prawa i Sprawiedliwości znacząco zwiększone, przede wszystkim poprzez skuteczną walkę z przestępcami wyłudzającymi VAT. I niestety to słynne pieniędzy nie ma i nie będzie Rostowskiego wraca
wraz z nowym rządem Donalda Tuska. My przed tym ostrzegaliśmy, no niestety część Polaków dała się nabrać i mamy takie skutki. To jest z nami pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy, która Lewica jest częścią koalicji rządzącej. No, Lewica, bo rozmawiałam na antenie Telewizji Republika z politykami Lewicy i większość przedstawicieli pani formacji no tak dość sceptycznie podchodziła do pomysłu przywrócenia VAT-u na żywność, a szczególnie też do tego, że ten okres, który minął między ogłoszeniem a wprowadzeniem, był ich zdaniem za krótki, że to jest proces, ten proces był zbyt gwałtowny, zbyt niespodziewany. Proszę powiedzieć, jak państwo oceniają tą niższą emeryturę 14? Bo to rzeczywiście to jest emerytura, która jest wypłacana w, już no, powiedzmy w ostatnim kwartale roku tak naprawdę. I ona zawsze była takim wsparciem no, przed zimą, bo wiadomo, że rachunki są wyższe. W tym roku będą na pewno dużo wyższe. Martwimy się niestety o to, jak będzie wyglądała ta 14. emerytura, szczególnie wśród najsłabszych emerytów o najmniejszych dochodach. I jako Lewicy jest to naszą troską, ale niestety ten rząd zastał finanse publiczne w tak fatalnym stanie. Polacy byli przez 8 lat oszukiwani. Pieniądze były wyprowadzane z budżetu. Były różne fundusze, o których się teraz dowiadujemy. Były przeróżne przekręty i metody, aby te pieniądze wyprowadzić chociażby na własne kampanie polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Suwerennej Polski. I ten rząd zmaga się z tym, że musi teraz tak, a nie inaczej te fundusze dzielić, ten budżet dzielić. Oczywiście będą osłony dla najmniej uposażonych emerytów, aby ta zima nie była tak straszna. Również to zamrażanie cen energii elektrycznej czy gazu przede wszystkim służyło polityce Prawa i Sprawiedliwości, aby wygrywać wybory. Te ceny były zamrażane bezmyślnie tak, że niestety, bo nie liczono się z tym, co będzie później, że kiedyś trzeba będzie te rachunki zapłacić, bo przecież żyjemy w kapitalizmie, gdzie gospodarka sama decyduje o tym, jak wyglądają ceny. Pani poseł, w gruncie rzeczy, no, to jest jakby, rozumiem, pani przedstawia swój punkt widzenia, ale ja mogę zapytać to w takim razie, jeżeli ta sytuacja jest tak zła, jak pani mówi, to dlaczego rząd zdecydował się na obniżkę podatku VAT dla branży beauty? No ja przepraszam, znaczy ja rozumiem, że to jest modna branża i że oczywiście wszystkim branżom gospodarczym życzę rozwoju, ale to nie jest tak, że usługi kosmetyczne są usługami pierwszej potrzeby. No skoro brakuje pieniędzy, przepraszam, na 14 emerytury, to może trzeba było nie obniżać podatku na usługi kosmetyczne i upiększające. Usługi kosmetyczne dotyczą także starszych ludzi, kiedy trzeba zrobić pedikir, bo na przykład starsza osoba nie może już sobie tego sama zrobić. I to jest branża bardzo niewielka. Naprawdę nie, to nie wpłynie na ruinę finansów publicznych. Ale pani poseł, to ja pani powiem, że to jest bardzo duża branża. Mało tego, to jest branża bardzo prężnie się rozwijająca. No to też chyba świadczy o tym, że jest bardzo potrzebna. Nie, tak, i widocznie rząd został przekonany przez przedstawicieli tej branży, że inaczej ta branża się zawali bez tej decyzji. Ale co to znaczy zawali? Ona się fantastycznie rozwijała przez ostatnie lata, więc raczej się nie zawali, bo skoro idzie krzywa do góry... Teraz już się nie zawali. Nie, nie dlatego się zawali, że VAT był obniżony, tylko dlatego, że po prostu to jest rynek, który się dynamicznie rozwija. Znaczy rząd stanął przed perspektywą albo obniżyć podatek, rozumiem, dla branży beauty, albo wprowadzić inny podatek i albo zmniejszyć 14 emeryturę. No skoro nie ma pieniędzy. Nie, proszę pani, no emerytów jest zdecydowanie więcej. To nie jest tak, że to się równoważy, że tutaj te pieniądze przeszły to w takim razie do dobrze, tej branży. To ja zapytam, ale to jest bardzo ważne. To w takim razie, jaki był koszt obniżenia podatku VAT dla branży beauty i jaki jest zysk dla budżetu państwa obniżenia dla najbiedniejszych emerytów 14 emerytury? Wie pani, zna pani te liczby? Nie, nie znam tych liczb, nie zna tych liczb. Ale
pani mówi już, pani się wypowiada na temat kondycji polskiego budżetu. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No nie znam takich szczegółów, nie pracuję w Ministerstwie Finansów. Ale to skąd pani wie, że decyzja o obniżeniu VAT dla branży kosmetycznej była decyzją racjonalną, skoro pani w ogóle nie wie, jaki był jej koszt? Bo taką decyzję podjął mądry rząd, który teraz mamy. Dlatego była racjonalna decyzją. Mądrość pana Domańskiego. Są tam teraz fachowcy. Nie ma wiary w Boga, tylko w pana Domańskiego. Są tam fachowcy. Fachowcy muszą odpowiadać za budżet. I no takie dobrze, jest moje zdanie. To w takim razie, czy pan poseł, europoseł Patryk Jaki wierzy w fachowców i czy ten wybór był dobry? No bo jeżeli nie ma pieniędzy, tak jak twierdzi pani poseł z Lewicy, no to tak, branża beauty, obniżony VAT. To oznacza, szanowni państwo, mniejsze wpływy do budżetu państwa. Po prostu tylko tyle. A z drugiej strony obniżona 14. emerytura, co oznacza mniejsze wydatki. No jak mniejsze są wpływy, no to można powiedzieć, że rzeczywiście trzeba zrobić mniejsze wydatki. Tylko pytanie, dlaczego akurat na emerytach rząd oszczędza, żeby wesprzeć rozwój i tak bardzo mocno rozwijającej się branży kosmetycznej w Polsce. Bo no, usługi kosmetyczne bardzo ważne. Jak pani redaktor, lewicowa posłanka Dziemianowicz-Bąk walczy o to, aby niebawem była renta wdowia. Więc nie ma żadnych oszczędności na emerytach. Ale ta renta wdowia tak pani będzie wprowadzona. Walczy. Walczy. Natomiast na razie konkretów nie ma. Renty, a konkrety nie, ja są pieniądze. Dla matek, dla rodziców, którzy jest mają taki, dzieci. Że obniżamy 14. emeryturę i to jest na razie konkret, bo renta wdowia jest w fazie walki, a co będzie, to zobaczymy. Pan europoseł Patryk Jaki, Suwerenna Polska. No, to pani redaktor by było uprzejma zadać pytanie, dlaczego jest tak, że emeryci nie dostaną tyle samo, ile dostali wcześniej, ale pani poseł na to odpowiedziała, bo każdy ma swoje priorytety i ona uważa, że pedikiry jest ważniejsze. W związku z tym... Co pan za bzdury opowiada? Po prostu każdy podejmuje decyzje według swoich... Znaczy każdy ma jakieś priorytety i ten rząd ma właśnie takie priorytety. I w związku z tym to po pierwsze. Po drugie... No ale panie pośle, ja przepraszam, to nawet się to nie kupy nie klei, bo znaczy pani poseł, rozumiem, też tak nie mówiła, że pedikir jest ważniejszy od 14 emerytury, ale nawet jeżeli by przyjąć takie, no, takie założenie, no to jeżeli ten emeryt dostanie mniej pieniędzy, to tym bardziej go nie będzie stać na ten pedikir, nawet jak mu się VAT obniży. Poza tym to naprawdę nie emeryci są dźwignią branży kosmetycznej w Polsce. No zejdźmy na ziemię też, no. Też mi się tak wydaje, ale z wypowiedzi pani poseł wynikało co innego. Może mają jakieś swoje analizy, bo jak pani wie... Proszę słuchać ze zrozumieniem. Jak pani wie, to jest rząd ekspertów. Oni to są nowocześni, europejscy, mądrzy eksperci. Natomiast wracając do tej sprawy. Ja pamiętam, że z czasów, kiedy my rządziliśmy, to ciągle była taka opowieść, że dlaczego dajecie 2 miliardy na TVP, ponieważ na onkologię trzeba dawać i tak dalej. Tymczasem przecież to były środki, które były przeznaczane na równowagę przestrzeni informacyjnej, która jest kluczowa z punktu widzenia państwa. I dzisiaj słyszę, że obecny rząd koalicji 13 grudnia przeznaczył 3 miliardy. To są dokładnie 3 miliardy, to jest dokładnie tyle. 3 miliardy na Neo TVP, które jest po prostu dnem, ale to już dnem takim, że już szambo tam wybija. Właśnie teraz ogłosili, że będą organizować pogadanki o zmianie płci czy coś takiego. Na to wydajecie 3 miliardy. Czyli zdecydowaliście się, żeby na to wydawać więcej pieniędzy, zamiast emerytom dać 14 emerytury. I taka jest prawda, bo to są dokładnie te pieniądze, czyli te 3 miliardy starczyłyby do tego, aby wyrównać różnicę pomiędzy ostatnią, naszą 14 emeryturą, którą dawaliśmy, a tą różnicą, czyli tą mniejszą, którą teraz oni próbują dać. To jest po pierwsze. Po drugie, dlaczego się tak dzieje, że ciągle zaczyna brakować pieniędzy? Dlatego, że oni zamiast rządzić, państwo zamienili w jedną komisję śledczą. Oni niczym innym się nie zajmują, tylko ciągle audyty, komisje śledcze i tak dalej. Które zresztą się ośmieszają jedna po drugiej swoją drogą. To było dokładnie tak samo było za czasów pierwszych rządów Tuska w Polsce. I też na samym końcu oczywiście jak nie rządzili, to pieniędzy na wszystko zabrakło. Najlepszym przykładem jest tutaj Orlen. Kiedy obecny zarząd, nowy zarząd platformiany Orlenu, on się nie zajmuje niczym innym, tylko prześladowaniem pracowników, którzy rozwijali tą firmę. Z firmy lokalnej stworzyli europejskiego czempiona. Na tyle prześladują, że jeden ze strategicznych dyrektorów, który był odpowiedzialny za
za długofalową wizję tej firmy zmarł na posiedzeniu zarządu i okazało się, że kwartał do kwartału firma ma 7 miliardów mniej. 7 miliardów wyparowało. To jest właśnie tyle, ile starczyłoby na 14 emerytury, bo wy zamiast rządzić zajmujecie się ściganiem ludzi, którzy uważacie, że was upokorzyli, ponieważ lepiej od was rządzą, tak jak rządzili na przykład Orlenem. Więc jeżeli ktoś pyta, gdzie są pieniądze, no to proszę bardzo, pokazuję, gdzie są. Tym bardziej, że ceny, tym bardziej, że przecież ceny benzyny za, jak gdyby porównać kwartał do kwartału, to ceny ropy, ceny ropy są korzystniejsze dla obecnej koalicji rządowej, więc powinni pokazać zyski, a nie 7 miliardów straty. I tak jest dokładnie wszędzie. W związku z tym, jeżeli oni natychmiast nie zaczną, nie, w związku z tym, jeżeli to będzie tak dalej trwało, to będzie dokładnie tak jak za pierwszych rządów Donalda Tuska. Panie pośle, pan powiedział o tym, że trwają komisje śledcze i są przeprowadzane audyty. No komisje śledcze rzeczywiście są, ale one już zdaje się są wygaszane, bo to ostatnie dni funkcjonowania, przynajmniej tych dwóch, na czele których stoją kandydaci do Europarlamentu, bo zdaje się, że obaj panowie są głęboko przekonani, że mają mandat w kieszeni i dlatego bardzo szybko chcą zakończyć już w tym tygodniu pracę tych komisji. Ale jak pan, panie pośle, mówi o audytach, no to ja no nie mogę przypomnieć, że kolejna porażka audytowa w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a w zasadzie u pana pełnomocnika Laska nastąpiła, bo on już kolejny konkurs audytowy ogłosił. Najpierw się zgłosili kompletnie niepoważni ludzie. Państwo na naszej antenie widzieli, czym oni się generalnie w życiu zajmowali, a teraz już się w ogóle nikt nie zgłosił, bo chyba jest już taka opinia o działalności pana Laska, że w ogóle nikt nie podchodzi do tych konkursów. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli pan poseł, europoseł mówi o audytach Centralnego Portu Komunikacyjnego, tego, co do tej pory zrobiono, no to tutaj nic nie ma. Tu są tylko ogłaszane konkursy i później albo unieważniane konkursy, albo będą być może nowe konkursy, ale poza tym nic się nie dzieje. Ale ja tylko pokazuję, że to jest pewna metoda rządzenia. To znaczy w tym sensie, że oni wprowadzają kolejne audyty i Centralny Port Komunikacyjny stoi, czyli bilion złotych, które Polacy mieliby zarobić po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To są pieniądze, które przez was tracimy. To samo właśnie było we wspomnianym Ministerstwie Sprawiedliwości. Oni od 6 miesięcy niczego nie robią, tylko audyty i wozy strażackie tak jak były przez lata, tak jak były pieniądze na szpitale, nie ma nic. Zamiast tego są audyty. Więc proszę państwa, jak pani poseł jest uprzejma powiedzieć w ten sposób, że no, taki ciężki stan budżetu państwa zastali, że nic nie mogą robić. Ja przypomnę, że za naszych rządów samego VAT-u było więcej dochodów niż wszystkich dochodów podczas ostatniego rządu Donalda Tuska. Niż wszystkich dochodów. Tak właśnie fantastycznie rządziliście. I dzisiaj idziemy dokładnie w tą stronę. Pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji, jak pan patrzy na tę decyzję? No bo z jednej strony można powiedzieć tak, no, nikt nie zmienił ustawy i 14 emerytura jest, no ale ta obniżka o 900 zł to jest obniżka bardzo duża. Bo to jest po prostu duża kwota dla tych, bo to jest emerytura, taka dodatkowe świadczenie, które jest uzależnione też od kryterium dochodowego, więc no, ono jest pewnym wsparciem dla ludzi, którzy po prostu dostają mało pieniędzy, no ale w zestawieniu z tymi podwyżkami, które przed nami, szanowni państwo, już za miesiąc możemy zacząć odliczać, no to to jest na pewno bardzo poważny cios dla wielu domowych budżetów. No tutaj mam do czynienia z galimatiasem spowodowanym nieodpowiedzialną polityką wszystkich poprzednich ekip, w tym bardzo dużym stopniu ekipy poprzedniego rządu, który no, myślę, że z pełną świadomością tego, że Polski nie stać na podwyższanie emerytur w dłuższej perspektywie, że system emerytalny grozi zawaleniem, podnosił te emerytury no, ze względów populistycznych, po prostu kupując sobie głosy w tym elektoracie. Na dłuższą metę nie da się tego utrzymać. Przybywa emerytów, ubywa pracujących. Grozi nam absolutnie załamanie tego systemu i wszelkie dokładanie ciężarów w mnożeniu miesięcy do 13, do 14, 15 i tak dalej, czy emerytury stażowe, bo też taki pomysł był na szczęście niezrealizowany do tej pory, ale też PiS tutaj obiecywał, że to zrobi. No są po prostu sabotowaniem budżetu. To w tej chwili już na emeryturę wydajemy ogromne pieniądze w skali budżetu. To więcej niż na zbrojenia, edukację, parę innych rzeczy razem wziętych.
Pani mówiła o tych kosztach związanych z obniżką VAT-u dla branży beauty. To jest około 130 milionów złotych. 14 emerytura to jest 10 miliardów złotych. To są takie kwoty. Absolutnie Polski w dłuższym dystansie na to nie stać. 12 miliardów złotych podniesienie VAT-u na żywność przez niecały rok. Tak. Ja nie jestem oczywiście w przeciwieństwie do pana Jakiego, nie uważam, że należy się chwalić tym, że budżet ma jak najwięcej pieniędzy. Ja chciałbym, żeby obywatele mieli jak najwięcej pieniędzy, a my robimy dokładnie odwrotnie. Zabieramy ludziom jak najwięcej, potem się dziwimy, że są biedni i rozdajemy im różne jałmużny. No nie tak to powinno wyglądać. Tak? To jest polityka całkowicie absurdalna, w której państwo już zbliża się do połowy PKB, przekracza nawet połowę PKB, czasami zależy jak to liczyć, tak? W zbieraniu podatków, tym co rozdysponowuje państwo. Tak? No to jest no, na dłuższą metę to jest wszystko domek z kart. No dobrze, ale panie, ja zapytam, bo pan mówi o tym, że to jest system, który opiera się na dodatkowych świadczeniach, jałmużnach i tak dalej, że jest systemem drogim i niewydolnym. I można oczywiście, ja powiem ludzi, nawet więcej, przepraszam, powiem nawet więcej, należy myśleć o reformie systemu emerytalnego, ale ogromna część emerytów już w tym systemie jest, w którym są teraz, który działa teraz. I wie pan, moim zdaniem gigantycznym kosztem dla państwa będzie zostawienie tych ludzi samych sobie. Znaczy, my tego po prostu nie możemy zrobić, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu no, najzwyczajniej w świecie ludzie umierali w Polsce z głodu, a niestety nie podnoszenie tych emerytur, które teraz są już, bo ci ludzie są na emeryturach, mają do nich prawa. No nie możemy, znaczy ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć, że fantastycznie, teraz uzdrowimy, nikomu nie będziemy podnosić, podatki obniżymy, wszystko będzie super i fantastycznie, ale pani, mamy miliony ludzi, którzy w tym systemie już są i oni nie mogą umrzeć. Dlatego jest decyzja o dwóch rewaloryzacjach rocznie. Łatwo jest powiedzieć, że będziemy dokładać ile tam trzeba. Ale nie ma z czego. Te pieniądze trzeba najpierw wytrząsnąć z kieszeni innych ludzi, żeby dać tam. I albo ci umrą z głodu, albo ci w końcu umrą z głodu. Albo tych zagłodzimy, albo tych zniszczymy działalność, albo ludzie się będą wyprowadzać z Polski dalej i uciekać za granicę, gdzie podatki są niższe, albo i nie będzie miał kto tych emerytów utrzymywać. Do czego chcecie doprowadzić? Do czego chcecie doprowadzić? Do tego, żeby młodych ludzi tutaj w ogóle nie było? Żeby tu były jakieś rozruchy związane z tym, że młodzi ludzie będą się czuli po prostu przygnieceni ciężarem utrzymywania po dwóch, trzech emerytów na jednego? Bo do tego w końcu dojdzie. Tu coraz mniej. Ale to wie pan, to pan mówi o czymś innym niż ja. Ja mówię o czymś innym, bo czym innym jest rozmowa na temat tego, co ma być, a czym innym jest zaopiekowanie się ludźmi, którzy już dzisiaj są emerytami. Ale oni są pan zrozumie, że ci ludzie są i mają prawo do życia. Ale oni są dlatego biedni, że ich robicie biednymi wskutek takiej polityki fiskalnej. No najpierw państwo robi ich biednymi, bo zdziera z nich podatki. Ten emeryt jak idzie do sklepu, to płaci właśnie te wszystkie podatki. Ale wie pan, przepraszam, ja nie z nikogo nie tak robię biednego człowieka. Jeżeli ktoś jest na emeryturze, nie wiem, 15 lat, od 15 lat na przykład, a to nie jest jakiś niesamowity ewenement w skali światowej, to wie pan, jak mu teraz pan powie, że młodzi ludzie na niego nie będą płacić i on niech se sam radzi, nikt mu nie będzie niczego podnosił, nikt się nim nie zaopiekuje, no to przecież to jest, znaczy, przepraszam, ale to jest w poprzek naszej cywilizacji. No to nie tu, no. No to będzie miała pani taką cywilizację, że zostanie sam kraj starych ludzi, w którym nikt młody nie będzie się opracować i mieszkać. No to będzie pani miała ten. Jak pani nie jakoś w krajach, gdzie są wysokie podatki, jak Szwecja czy Dania, to nie są kraje tylko starych ludzi. Tam nie są wysokie podatki. To jest takie głupie gadanie. Nie, to nie jest głupie gadanie, bo pan mówi o przyszłości, a ja mówię o bagażu przeszłości. Bo z bagażem przeszłości trzeba sobie też poradzić i nie można ludzi zostawić samych, bo nie mogą umierać. Wie pan, koszty ludzi umierających będą wyższe niż te koszty, które są w tej chwili obciążeniem. To są dwie oddzielne rzeczy, dlatego należy je oddzielić, a nie łączyć. To ja pani mogę powiedzieć, jak jest, a pani może mówić, jakby pani chciała, żeby było na świecie. Ja pani Federacja jest, stawia tak. Tylko na pięknych, nie. Bogatych i zdrowych. Nie, jakie ktoś jest chory, emerytury ma umierać. Mogą być podnoszone tylko na tyle, na ile będzie stać gospodarkę. Czyli trzeba najpierw pozwolić rozwijać się gospodarce i dzięki czemu będzie więcej pieniędzy na emerytury. My robimy odwrotnie, znaczy niezależnie od tego, że gospodarka się... Na szczęście nie rządzicie, więc nie robicie.
jako państwo. Robimy w ten sposób, że podnosimy te emerytury w sposób większy niż nas na to stać. I one stanowią coraz większą część budżetu, co spowoduje zaduszenie tego kraju wydatkami emerytalnymi. Socjalnymi w ogóle, ale emerytalne w tym stanowią ogromną część. Więc to jest polityka oczywiście, którą łatwo się mówi, łatwo się fajnie lansuje na tym, że my damy. Nie, ja mam wrażenie, panie pośle, że łatwiej się mówi to, co pan mówi. Ja mówię. Bo to jest takie wszystko proste i wie pan, no na chłopski rozum jedno do drugiego i do trzeciego pasuje, ale później mamy zderzenie z życiem, a życie nie jest takie proste. To nie są trzy klocki. Znaczy, no niestety, bo dwie kwestie, które należy rozdzielić. Jedna to ma pan w 100% rację. Trzeba zastanowić się, w jaki sposób zmienić system emerytalny w Polsce. No ale jak go nie zmieniamy, to, no, to rzeczywiście mamy problem. No ale ci, którzy już są w tym systemie, nie wiem, od półtorej dekady, nie można ich zostawić samemu sobie. Nie wiem, jak na to patrzy pan europoseł Adamczyk? Mówimy, żeby zostawić samemu sobie. Mówimy o tym, żeby nie podnosić bardziej niż nas na to stać. A nie stać nas zbyt wiele w tym kontekście, że tych emerytów przybywa, a pracujących ubywa. Należy sprawić, żeby przybywało pracujących, a można to sprawić tylko w ten sposób, żeby zachęcać ludzi do pracy. Zmniejszyć świadczenia socjalne, ale to wszelkie. I jeszcze trzeba zachęcać do tego, żeby mieli dzieci, bo to nie tylko kwestia tego, że nie chcą pracować, tylko nie ma ludzi do pracy. To są dwie... Jeszcze widzi pan kolejny klocek do tej układanki. Jest więcej niż płatników netto do budżetu. Do tego doprowadziliście. Więcej ludzi bierze więcej z budżetu, niż do niego wpłaca. Proszę państwa, ale mogę na słowo? Ja chciałbym, żeby pan poseł Patryk Jaki już za chwilę. Przepraszam, ale nie, z całym szacunkiem oczywiście do pana posła, no ale przecież wystarczy, jakby pan poseł pojechał do jednego czy drugiego województwa powiatowego Urzędu Pracy, gdyby pan zobaczył, że pracowników brakuje wszędzie w Polsce. Brakuje. To, że jest udział większy emerytów, coraz większy w stosunku do ludzi w wieku produkcyjnym, wynika z problemów demograficznych i one nie mają nic wspólnego z opowieściami pana o podatkach. Poza tym trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że polskim emerytom dokładamy. Nie dlatego, że kupujemy ich głosy, tylko dlatego, że oni ciężko pracowali w PRL-u. Nie, dlatego, że ciężko pracowali w PRL-u i te pieniądze, ich pieniądze, na które pracowali, które odkładali na emeryturę, zostały uroczyście rozkradzione. One zostały uroczyście rozkradzione, bo system komunistyczny upadł. A to są często ludzie, którzy walczyli o naszą wolność i w związku z tym nie mogli dostać pracy. Jakby łatwiej było iść do jakiegoś PZPR-u i wtedy można było dostać pracy, miało się więcej składek. A ci, którzy na przykład należeli do Solidarności, przez wiele lat nie mogli nigdzie awansować albo dostać pracy i my im dzisiaj to wyrównujemy. Minimalnie wyrównujemy, żeby leki mogli kupić. Więc proszę przestać opowiadać takie... I na tym polega państwo, na tym polega wspólnota. Więc proszę przestać... Na tym polega państwo, które doprowadziliście, że po prostu nas na to nie stać. Żeby państwo doprowadzicie do bankructwa, licytując się, kto da więcej. Ale jakie bankructwo? Polska ma jeden z największych dług w ogóle w Unii Europejskiej. Włochy by chciały mieć taki dług jak Polska. Chciałbym. Pan europoseł Adam Bielan i za chwilę pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska. Pan europoseł Adam Bielan. Tego, co powiedział pan europoseł Jaki, bo ma oczywiście rację. Polski dług publiczny w relacji do produktu krajowego brutto należy do najniższych w Unii Europejskiej i rok do roku spadał podczas 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, mimo tego, że my potrafiliśmy wprowadzić waloryzację emerytur, potrafiliśmy wprowadzić 13-14 emeryturę, trzymaliśmy cenę energii, co nam pani poseł z lewicy, aż trudno wierzyć, że pani reprezentuje lewicę, zarzucała. Trzymaliśmy również zerową stawkę podatku VAT na żywność ze względu na szalejącą na całym świecie inflację. Jednocześnie zwiększyliśmy wydatki na zbrojenia do najwyższego poziomu w NATO. Polska wydaje najwięcej z wszystkich krajów natowskich, 4% produktu krajowego brutto. I powtarzam, w relacji do produktu krajowego brutto nasze zadłużenie spadało. Tymczasem... Nie wliczając zobowiązania emerytalne. Tymczasem w tej chwili minister finansów z Platformy Obywatelskiej opublikował założenia długu zarządów Platformy Obywatelskiej, tego rządu. I to zadłużenie ma rosnąć i to bardzo szybko, procentowo do PKB ma w ciągu 2 lat dojść do 57% PKB. Ja przypomnę, że mamy obostrzenia konstytucyjne na poziomie 60% i bardzo dobrze, że je mamy. Więc w pełni popieram to, co powiedział pan poseł Jaki. Te wyrównania w postaci 13, 14 emerytury to nie jest żadna jałmużna dla ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali przez cały rok, przez całe życie.
tylko to jest absolutna konieczność ze względu na to, że Europa uchwala chore przepisy związane z Zielonym Ładem, które sprawiają, że koszty energii i koszty gazu rosną. Ja chcę na koniec jeszcze powiedzieć, że rząd Donalda Tuska chyłkiem w tajemnicy przed mediami, przed polską opinią publiczną w marcu wysłał dokument do Komisji Europejskiej, w którym przyznaje, że w najbliższym czasie 1,5 miliona Polaków będzie cierpiało z powodu ubóstwa energetycznego, czyli nie będzie w stanie opłacić podstawowych rachunków za energię i gaz, bardzo często w naszym klimacie cierpiąc chłód zimą. I to są założenia obecnego rządu, więc coś tu jest nie tak. Z jednej strony macie pieniądze w branży beauty, a nie macie pieniędzy dla najbardziej... No właśnie, jeżeli chodzi o te 1,5 miliona, to tutaj pan Piotr Ikonowicz mówił, że tych ludzi tak naprawdę w Polsce jest dużo więcej i on zna przypadki, a zajmuje się też takimi sytuacjami, gdzie dostali ludzie dofinansowanie do pieców gazowych. Teraz się w ogóle okazuje, że te piece gazowe to w odstawkę pójdą, ale nie są w stanie płacić rachunków za gaz i powracają, no można powiedzieć, w sposób nielegalny do palenia węglem i piecami. Pani poseł Małgorzata Prokop Paczkowska z Lewicy. Najpierw, jeśli chodzi o Konfederację, ta wizja państwa Konfederacji jest przerażająca. Lewica absolutnie się na taką wizję nie zgadza. Chociażby państwa skandynawskie, w których podatki są wysokie dla najbogatszych i mniejsze dla mniej zarabiających, prosperują te państwa bardzo dobrze. Nikt tam nie cierpi ani z głodu, ani z jakiegoś niedostatku. Kiedyś wiele lat temu jeden z korwinistów został burmistrzem w takim małym miasteczku w województwie zachodniopomorskim, w Nowym Warpnie. I pierwsze, co zrobił, to zamknął bibliotekę, przedszkole i muzeum. Bo to nierentowne miejsca, więc po co to Polakom do rozwoju. Na szczęście z tych poglądów konfederacyjnych najczęściej się wyrasta po 20 roku życia. No niektórzy nie wyrastają, ale większość Polaków jednak mądrze wybiera i mądrze głosuje. Ale pani poseł, ja myślę, że naprawdę, podatki są potrzebne, mądre podatki. Wypowiedź pana Dobromira Sośnierza z Konfederacji jakby tak w dwóch częściach, bo jednak rozmowa, poważna debata na temat reformy polskiego systemu emerytalnego, to jest ale oczywiście, argument. Ale to jest słuszne i to jest przed nami. Natomiast pewien bagaż, idzie zima, brutalnie, i Polacy i emeryci, aby nie zubożeli, rząd podjął decyzję o dwóch waloryzacjach. Jeśli inflacja będzie w drugim półroczu wynosiła ponad 5%, będzie druga rewaloryzacja emerytur. I to jest działanie mądre, działanie mające pomóc emerytom. Ale ta waloryzacja, ona, jeżeli nawet będzie ta druga, to tego nikt nie wie, to ona i tak nie zrekompensuje tej obniżki. Oczywiście, 14, ale 14 drogą energię mamy przede wszystkim przez błędy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie, no, przez wojnę mamy, na miły Bóg. Nie tylko przez wojnę. Przede wszystkim dlatego, że nie była rozwijana energia odnawialna. Nie były rozwijane sieci przesyłowe. Ten rząd ciągle stawiał na kopalnie i na węgiel, a to źródło energii musi się wyczerpać i trzeba stawiać na odnawialne źródła energii. Przecież te absurdalne, decyzje, że wiatraki nie mogą powstać w takiej odległości, jakieś działania absurdalne, żeby te wiatraki nie powstawały. Jest decyzja w tej chwili taka optymalna, wypracowana i wreszcie może te wiatraki będą w Polsce. Czyli jaka ta odległość powstawały? Optymalne. 800 metrów. Ale mamy chyba 500 metrów w tej chwili. Taka jest propozycja rządu. To jest ta optymalna, w tej chwili są decyzje, na którą wszyscy się zgodzili i wreszcie wiatraki będą powstawały, bo niestety Prawo i Sprawiedliwość nie stawiało na odnawialne źródła energii. Ale przepraszam, znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to tam są odpowiednie parametry. Tak samo jeśli chodzi o fotowoltaikę, przecież zniszczono ten program. Przepraszam, my żeśmy przekroczyli w ogóle te
założenia, które zostały przyjęte, ale to jakby zostawiam na boku, bo... Ale to są powody drogich kosztów energii. Ale nie, powodem drogich kosztów energii jest przede wszystkim wojna, ale to jest już jedna sprawa. Ale druga, szanowni państwo, no w ciągu ostatnich 4 tygodni my się dowiedzieliśmy, ja to mówiłam, że to serial brazylijski, tylko no, niestety nie dotyczy miłości gdzieś tam daleko, a po prostu naszych portfeli w przyszłości. Elektrownia atomowa w ciągu dosłownie 4 tygodni zyskała opóźnienie o 1,5 dekady, 15 lat w tej chwili. 15 lat, a już są zapowiedzi, że idzie na dłuższe. Czyli jeszcze nie wystartowało, a w ciągu 4 tygodni już 15 lat opóźnienia. To, przepraszam, w jaki sposób pani mówi, że państwo tak się troszczą o... Dlaczego takie były zapóźnienia zapisu? 8 lat i gdzie jest ta elektrownia? Były tylko kłótnie o miejsce, gdzie ma być i nic się nie wydarzyło. Ale ja mogła już być w ciągu budowy, to może w tej chwili nie byłoby takich problemów. Oby takich problemów nie było. Republika już tyle razy, żeśmy rozmawiali, jaka jest procedura, ile trwają zgody środowiskowe. Szanowni państwo, ja przypomnę, zgoda środowiskowa dla takiej inwestycji jak elektrownia atomowa, to jest wedle prawa, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, 7 lat. Więc tak to wygląda, ta zgoda środowiskowa niestety samorząd i ludzie związani z samorządem pomorskim tą zgodę starają się zakwestionować, ale dlaczego mamy opóźnienia 15 lat, to Pan Bóg jeden raczy wiedzieć, bo nikt nam tego nie wytłumaczył. Nie wiem, czy panowie chcą się odnieść i jeżeli tak, to bardzo proszę pan europoseł Patryk Jaki. No ale to znaczy wreszcie udało nam się pokonać te przeszkody i byliśmy na bardzo dobrej drodze. Były nawet daty, które wy przesunęliście i na mały, i na duży atom zresztą. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ja słyszę opowieści pod tytułem, że to przez to, że nie inwestowaliśmy w OZE, mamy drogą energię, to po prostu to ręce opadają. Czy pani poseł wie, ile kosztuje wyprodukowanie 1 MWh z węgla brunatnego i z... No i na przykład z farmy wiatrowej albo z paneli fotowoltaicznych. Czy pani wie? Proszę pana, nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. To jest chyba oczywiste. Pan wie, ale wiem, pan opowiada nierówne bzdury Polacy panu nie uwierzyli, że było za waszych rządów tak wspaniale i nie rządzicie. Czyli musieliście popełnić mnóstwo błędów, że Polacy nie chcieli tej waszej polityki, jej kontynuacji. Rozumie pan to? Oczywiście. Dotarło to do pana czy nie? Chociaż będzie pan tu jakieś liczby podawał i tak dalej. Nie jakieś liczby, tylko to jest jednak twarda matematyka, bo jeżeli pani poseł... No twarda matematyka, ale Polacy chcą żyć w zdrowym środowisku, a wy opowiadaliście, że mają ciągle tylko żyć z węgla i jeszcze raz węgla. Chcę tylko uprzejmie poinformować wszystkich naszych widzów, że dalej energia tworzona z węgla jest najtańszą energią. Ale jedyny powód, dla którego, jedyny powód, ale niech pani wreszcie zachowuje się kulturalnie. Jedyny powód, dla którego my jesteśmy zmuszani w ogóle do rozmowy na ten temat, energia z OZE czy z fotowoltaiki jest znacznie droższa. I jedyny powód, dlaczego jest droższa, to właśnie dlatego, że wariaci z pani grupy politycznej, tacy jak Timmermans, forsują cały czas szalone podatki na energię z węgla. Dlatego, że Polska ma go najwięcej po to, żeby zabijać polską gospodarkę. I wy za tym wszystkim podnosicie rękę. Gdyby tych podatków nie było, to Polacy dzisiaj spokojnie nie mieliby droższe rachunki za energię, tylko tańsze. A ponieważ wy w to wszyscy idziecie, to wszyscy musimy więcej płacić. Firmy, ponieważ od ceny energii zależy w ogóle wszystkie koła w naszej gospodarce, to i firmy mają małe i średnie coraz więcej problemów. I wy jesteście za to odpowiedzialni, więc trzeba mówić, skąd się biorą podwyżki za energię. Podwyżki za energię biorą się z waszej szalonej polityki, którą prowadzicie w Parlamencie Europejskim, a teraz w polityce krajowej. I opowiadał pan to w TVP reżimowej i Polacy panu nie uwierzyli i te rządy się skończyły. Pani uwierzyli. Pani ledwo próbuje. Nieważne, proszę pana. Wasze rządy się skończyły. Szanowni państwo, bardzo proszę, pan europoseł Adam Bielan. Chciałbym odpowiedzieć też panu posłowi Sośnierzowi, jak to było możliwe, że my mogliśmy utrzymywać niskie podatki, bo w Polsce podatki są na dość niskim poziomie, likwidować często podatki dla osób młodych, a jednocześnie zwiększać wydatki. My
bardzo dobrze gospodarowaliśmy. I chciałbym podać dwie liczby. Z jednej strony dochody z budżetu, do budżetu z podatku VAT związane z walką z wszelkimi rodzajami luk zwiększyły się ponad dwukrotnie, ale przede wszystkim dochody portów morskich z tytułu VAT, akcyzy i ceł zwiększyły się trzykrotnie. W 2015 roku, gdy dochodziliśmy do władzy, te dochody wynosiły 17 miliardów złotych, w 2022 58 miliardów. W ciągu 7 lat trzykrotnie zwiększyliśmy dochody polskich portów morskich. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest bardzo ważne, żeby kontynuować te inwestycje, które zaczął nasz rząd, czyli budowę portu kontenerowego w Świnoujściu, centralny port komunikacyjny, bo z niego też będziemy mieć dziesiątki miliardów złotych w postaci ceł za towary, które przyjeżdżają do Europy. Tymczasem ten rząd robi wszystko, żeby iść na rękę Niemcom, dla których to będzie konkurencja, wstrzymał budowę portu w Świnoujściu, wstrzymuje budowę centralnego portu komunikacyjnego, wstrzymuje rozbudowę żeglowności na Odrze, co zwiększyłoby atrakcyjność naszych portów. Jeżeli tak będziecie postępować, to te dochody... No, ja jeszcze przypomnę, że jest ta elektrownia atomowa, 15 lat na razie opóźnienia, ale może do tego chciałby się odnieść pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji, bo to jest, mówię, ostatnie 4 tygodnie nagłe przyspieszenie, jeżeli chodzi o wygenerowanie opóźnienia w elektrowni atomowej. Można powiedzieć, że nic się takiego nie wydarzyło. Znaczy nie zaszły jakieś dramatyczne zmiany. Nie wiem, nie inwestor nie powiedział, że jednak to był ten harmonogram, po który podał, był niewłaściwy, że ma jakieś problemy. No nic się takiego nie stało. Znaczy nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że co najmniej 15 lat później. No, tak, to nie jest związane przecież z jakąś katastrofą, która by spowodowała, że nie jesteśmy w stanie tego na czas realizować, no, tylko raczej brakiem woli politycznej, która jest skutkiem zewnątrz sterowności przede wszystkim Platformy Obywatelskiej w tym rządzie, czyli no, uleganiu wpływowi Niemiec, a Niemcy nie chcą, nie postawili na to, żeby odchodzić od atomu, no i no dobrze, narzucają ale tę politykę. Przepraszam bardzo, to nie jest tylko rząd Platformy Obywatelskiej, bo tam są cztery różne siły, ja już tych mniejszych, to nawet które są wewnątrz Platformy Obywatelskiej, to nie liczę. I tutaj przecież są różne zdania, bo są posłowie Lewicy, którzy są gorącymi zwolennikami Centralnego Portu Komunikacyjnego, są posłowie Lewicy, którzy są gorącymi zwolennikami elektrowni atomowej, no a mimo wszystko projekty, no można powiedzieć, że leżą, tak? No i gołym chyba okiem widać, że są po prostu no, dobijane, tylko nie można ich dobić spektakularnie, po prostu powiedzieć, że nas to nie interesuje i nie będziemy tego robić, no bo to by było źle odebrane, więc się tam je tak dobija po kawałku. No, to ja oczywiście... Są różne siły w tym rządzie, nie wszyscy mają to samo zdanie, ale decydującą siłą jest jednak Platforma Obywatelska i Platforma Obywatelska zawsze prowadziła politykę skrajnie uległą wobec Berlina, no i dalej taką realizuje. W związku z tym to jest tutaj dość oczywisty klucz łączący wszystkie te postanowienia nowego rządu i opóźniający to. Natomiast jeśli my sobie pozwalamy narzucać takie prawo, które powoduje, że decyzję środowiskową trzeba wydać przez 7 lat, to pytanie, dlaczego sobie na coś takiego pozwalamy? Dlaczego jako kraj, i wszyscy tutaj to gardują, że tu musimy być w tej Unii, musimy mieć takie prawo, jak Unia nam narzuca, że musimy się na to wszystko zgadzać. No nie musimy. Właśnie chociażby po to, że moglibyśmy mieć elektrownię atomową bez pytania głupich urzędników o zdanie. Bangladesz w tym roku kończy budować elektrownię atomową. Bangladesz! A wy, jedni, drudzy, trzeci, nie potrafiliście tego budować w Polsce przez 30 lat. Taki jest efekt ulegania głupiej polityce Unii Europejskiej, za którą wszyscy głosowaliście, do której wszyscy namawialiście w referendum w 2003 roku. To przez to mamy związane ręce i nie potrafimy głupiej elektrowni atomowej zbudować. Szanowni Państwo, jeszcze jeden temat, który się bezpośrednio wiąże z Europarlamentem, a w końcu wybory już, kampania wyborcza na ostatniej prostej, pani poseł nie kandyduje, ale panowie kandydują, a pani poseł na pewno listy swojego ugrupowania wspiera. 4 czerwca zapowiedziany protest rolników już nie tylko z Polski, ale polska grupa podobno bardzo licznie ma się stawić w Brukseli, czyli kolejna odsłona protestu rolników przeciwko Zielonemu Ładowi i generalnie przeciwko
przeciwko polityce klimatycznej. Te protesty w Polsce ciągnęły się przez całe miesiące. Protest głodowy w Sejmie w tej chwili jest zakończony, no ale też wiemy i mamy świadomość wszyscy, bo to zresztą mówiliśmy o tym zimą, że ten sezon, kiedy te prace intensywne są bardzo na polach, no jakby w sposób naturalny już uniemożliwia też wielu osobom te protesty. Pan europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Ten temat Zielonego Ładu, tak mam wrażenie, że też przez ostatnie dwa tygodnie nieco został wyparty przez inne tematy. Być może w pewnym sensie to było celowe też działanie PR-owe, ale jeżeli było nawet to celowe działanie PR-owe rządu, to trzeba przyznać, że skuteczne. No ale mimo wszystko to jest bomba, która cały czas tyka. To nie jest tak, że temat się skończył. Nie jest tak, że ktoś zrezygnował z Zielonego Ładu. Ale to cały czas, Zielony Ład nas cały czas dotyka. Te podwyżki, o których my rozmawiamy w tej chwili, one wiążą się z Zielonym Ładem. Te upadki firm w Polsce wiążą się z Zielonym Ładem. Te informacje, że tak ogromna ilość firm wyprowadza się z Polski, a duża część w ogóle z Europy, one również wiążą się z Zielonym Ładem, z kosztami energii i tego, że przemysł tu nie jest mile widziany. Od przyszłego roku będą wyższe podatki dla posiadaczy samochodów rodzinnych i SUV-ów, też właśnie przez Zielony Ład. Za chwilę wszyscy będą dostawali paszporty i ich domy będą oznaczane i zmuszane do przymusowej termomodernizacji. To też przez Zielony Ład. On nas wszędzie dotyka. To w każdym obszarze naszego życia. Więc on dotyczy nie tylko życia ekonomicznego, ale też takich elementarnych spraw jak obszar wolności. No, czy my chcemy żyć w wolnym kraju, czy w takim, gdzie będzie jakaś inżynieria społeczna, gospodarka centralnie sterowana i firmy zamiast rozliczać się z tego, czy mają dobry produkt jakościowo i tani, będą się rozliczali z tego, ile emitują dwutlenku węgla. To jest jakiś kompletny absurd i trzeba pamiętać, że ten absurd jednak ktoś tam ciągle forsuje i to jest ekipa Tuska, cała razem wzięta z lewicą w Parlamencie Europejskim od lat. Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska. Zadam pytanie, czyli termomodernizacja, ocieplanie domów, aby mniej energii wydatkować, to jest coś złego według przymusowa. Pana? No, a przymusowa, mądra decyzja, proszę pana, to nie jest żaden przymus, bo od tego jest Unia Europejska, żeby prowadziła mądrą, wspólną politykę w różnych dziedzinach, także tych gospodarczych. A skoro dla pana są tam sami idioci, to po co pan w ogóle tam kandyduje? Widać, pana głos tam się w ogóle nie liczy, nie przebija, nie ma żadnego znaczenia i polityków pana frakcji. No, bo wszystko pan kwituje słowami idioci, kretyni i tak dalej, i tak dalej. Jakoś Unia Europejska chce podjąć taką decyzję, aby energia była tańsza i chce doprowadzić do tego i daje Polakom pieniądze, żeby mogli za te europejskie pieniądze swoje domy ocieplić i mniej wydawać. Nie, ale przepraszam, ale szanowni państwo, bo tu nie chodzi o ocieplenie domów, bo w Polsce w czasie ostatnich lat był program specjalny. Ale o to chodzi z termomodernizacją. Nie, pani poseł, właśnie nie. Bo gdyby o to chodziło, to nie byłoby problemu. Od lat w Polsce funkcjonuje, bo to wystartował niemal na początku rządów pierwszej kadencji Zjednoczonej Prawicy, program Czyste Powietrze i tam były pieniądze na termomodernizację i państwo widzą, każdy w Polsce gdzieś mieszka, w mniejszych, większych miejscowościach, jeździ po Polsce, widzi, ile domów rzeczywiście się w ten sposób zmodernizowały, ale te założenia, o których mówi pan poseł, te z Zielonego Ładu, one chcą takiej termomodernizacji, która w zasadzie stworzy budynek w klasie zeroemisyjnej. Co oznacza, szanowni państwo, tak naprawdę przekreślenie wszystkich tych termomodernizacji, które państwo sobie zrobili przez ostatnie lata, bo tej technologii nie można już dokładać, jej nie można po prostu zwielokrotnić. To trzeba zerwać i zrobić od nowa, a no, każdy, myślę, wie albo sobie jest w stanie wyobrazić, co to znaczy doprowadzić budynek do zeroemisyjności, bo to są koszty tak naprawdę nieprawdopodobne i kompletna zmiana ale tego budynku. Pani redaktor, ten Zielony Ład w takiej formie, o której pani mówi, chociaż już tej formy nie ma, zaakceptował PiS i pisowski komisarz. I on mówił, że to jest najlepsze rozwiązanie dla Europy, że to jest pomysł pisowski. Ale dokładnie tak. Ale dokładnie tak. To nie dotyczy polityki rolnej. Ale PiS to akceptował, ten Zielony Ład właśnie. Nie będzie, szanowni państwo, ja
powiem Państwu więcej. Już niedługo domy, które będą budowane, nowe, wielorodzinne, będą musiały być wedle tego systemu budowane i to przecież są gigantyczne pieniądze. Ale to pieniądze są w Unii Europejskiej. Tak, bardzo proszę pana Adam Bielan. Pracowałem nad dyrektywą Energy Performance of Building, czyli EPBD, zwaną w Polsce dyrektywą budynkową. No to pan nam powie, czy są na to pieniądze dla ludzi. Byłem jej przeciwny, dlatego że koszty są horrendalne i często posługuję się danymi, które publikował Newsweek. W żaden sposób nie związany przecież z Prawem i Sprawiedliwością, raczej jest to tygodnik liberalno-lewicowy. On w zeszłym roku, rok temu, oszacował koszty dla Polski na 1,5 biliona złotych. To jest astronomiczna kwota, żeby ją przybliżyć nam, to musimy to podzielić przez liczbę polskich obywateli. To jest ponad 40 tysięcy złotych na każdego Polaka, w tym dzieci, w tym osoby niepełnoletnie. Te koszty są horrendalne. W ubiegłym tygodniu w Onecie pojawił się wywiad z zarządcą nieruchomości, który mówił, że dla wspólnoty mieszkaniowej, która liczy mniej więcej 300 mieszkań, koszt wdrożenia tej chorej dyrektywy to jest 13 tysięcy złotych rocznie więcej na jednego właściciela mieszkania na fundusz remontowy. Każdy Polak będzie płacić tysiące złotych za tą dyrektywę, gdy tylko ona wejdzie w życie. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość na każdym etapie było przeciw. Dziwię się, że Lewica, teoretycznie prospołeczna, głosowała za tą dyrektywą. Dziwię się, że Róża Thun, liderka trzeciej drogi we Wrocławiu, była za. Platforma i PSL były za w komisjach. W ostatecznym głosowaniu na sali plenarnej wystraszyły się i wstrzymały się od głosowania, ale de facto pomogły w ten sposób, żeby ta dyrektywa weszła w życie. Finalne głosowanie odbyło się w marcu w Parlamencie Europejskim. Ale panie europośle, przepraszam, to w samej Lewicy nie ma zgody co do tego, bo u nas często występuje pan senator Waldemar Witkowski, który z kolei jest współdzielcą i on twierdzi, Lewicy, że dostosowanie starego budynku wielorodzinnego do tych standardów to po prostu można zrobić tylko w jeden sposób, to znaczy wyprowadzić z niego ludzi. I no wtedy tak, nikt tam nie mieszka, nie ma zużycia energii, on jest zeroemisyjny, no więc to... Jako zarzucenie nieruchomości, no w każdym ugrupowaniu w tej sprawie ktoś, kto ma nieco więcej oleju w głowie, zdaje sobie sprawę, że ta dyrektywa jest dla nas zabójcza. Ja przypomnę, że Szymon Hołownia kilka tygodni temu oświadczył, że trzecia droga idzie, czy Szymon Hołownia, jego partia Polska 2050 idzie do Parlamentu Europejskiego, żeby zatrzymać dyrektywę budynkową, chociaż jego jedyna europosłanka, pani Róża Thun, zwana Zieloną Różą, i to nie ze względu na współpracę z PSL-em, tylko ze względu na współpracę z zielonymi ekoterrorystami, głosowała za tą dyrektywą na każdym etapie. Więc każdy zapłaci za Zielony Ład, nie tylko rolnicy. Ja przedwczoraj rozmawiałem... Dobrze, ja zaraz oddam głos panu Tobromirowi Sośnierzowi, ale chciałam dopytać, bo pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy mówiła, że na to są pieniądze. To ja chciałam się zapytać, czy na to są pieniądze? Nie ma żadnych pieniędzy. To jest tym najgorsze. Nie ma żadnego nowego... To przepraszam, kto za to zapłaci? No bo to... Wszyscy my, jeżeli szacunki Newsweeka są prawidłowe, a niektórzy twierdzą, że są zaniżone, to każdy Polak, również niepełnoletni, zapłaci 40 tysięcy złotych za koszt wdrożenia tej chorej dyrektywy o przymusowych remontach. Pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Oczywiście, że nie może być na to pieniędzy, no bo skoro każdy budynek będzie musiał być remontowany, no to musielibyśmy jakiś drugą Unię Europejską. Remontowany to ludzie, mało powiedziane, to jest przebudowa. Tak, tak, każdy, kto remontował budynek, to wie, że to jest w ogóle, to nie jest remont. Nie, chodzi mi o to, że jeśli to dotyczy wszystkich nas z grubsza, to kto miałby to finansować? Tak, to musiała być jakaś druga Unia Europejska, w której ludzie już mają te zmodernizowane budynki, już nie potrzebują tych wydatków i oni mogą dopłacać do tych, którzy teraz mają to zrobić. A póki co to wszyscy będą dopłacać. To jakim cudem miałoby się na to znaleźć pieniądze? To z naszych własnych kieszeni one ostatecznie muszą pochodzić. Tak? To każdy, kto tam jakiś elementarz ekonomii ma i wie coś, cokolwiek o funkcjonowaniu państwa, to wie, że państwo nie ma własnych pieniędzy, tylko te, które ukradnie obywatelom, a sobie dodrukuje, co się sprawdza do tego samego na dłuższą metę. Więc oczywiście, że nie ma takich pieniędzy. Natomiast nie jest prawdą, że PiS się na to nie zgadzał. Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował na szczycie Rady Europejskiej to cele tej polityki klimatycznej. No, jeśli chciał doprowadzić Europę do zeroemisyjności, no to w jaki sposób chciał to doprowadzić? On mówi, że on tak, ale on nie wiedział, że to tak będzie robione. No a jak miało być robione?
to nie pomyślał o tym, że akceptując te cele, jaki będzie tego efekt, tak? Poza tym zgodził się na Fit for 55, na przyspieszenie tego celu. Poza tym zgodził się pośrednio na rozmaite mechanizmy, wskutek których Unia Europejska można szantażować. Przede wszystkim na mechanizm zasobów własnych Unii Europejskiej, na nowe europejskie podatki. Tu pan Patryk na pewno mi przyzna rację, bo jego przecież ugrupowanie głosowało przeciwko temu, zresztą nielegalnie przegłosowanemu nieprawidłową większością w polskim Sejmie, tej zgodzie na to, żeby Unia po prostu ściągała z Polski, z terytorium Polski własny trybut, nie wiadomo dlaczego, jakbyśmy wojnę po prostu jakąś przegrali, i żebyśmy wzięli udział we wspólnym unijnym długu, nie dostając nawet pieniędzy za to. Czyli no, albo jak totalny frajer się zachował, albo jak zdrajca. I spowodował, że Unia może nas szantażować, zmuszając nas do zgody na kolejne dyrektywy. Dobrze, ale to ja jeszcze zapytam o jedną sprawę. Czy w ogóle polityka klimatyczna, przepraszam, czy w ogóle polityka klimatyczna i to, co my określamy też Zielonym Ładem, choć przecież no, tak naprawdę już każdy rozumie, że to jest polityka, która dalece wykracza poza rolnictwo, bo to, o czym rozmawiamy, to nie jest propozycja dla rolników, tylko propozycja dla wszystkich, a nie dla rolników. Czy to jest rzecz, czy to jest kierunek, który może być odwrócony? Czy można jednym słowem zawrócić na tym etapie Unię? I ja nie pytam, czy to powinno się zawrócić, tylko pytam, czy jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę też rozkład sił w Europie. No przecież nie dalej niż w lutym słyszeliśmy wiceszefową polskiego Ministerstwa Klimatu, która mówiła, że w zasadzie te 50, czyli ta ograniczenie emisji o 50%, to jest taki cel już bardzo przestarzały, mało ambitny, że trzeba iść dalej, że to ma być ograniczenie o 90%, więc no są na pewno bardzo silne tendencje do tego, żeby nie tylko się zatrzymać i zastanowić, no bo ja już rozumiem, że są ci, którzy chcą zawrócić, ale żeby chociaż byli tacy, którzy chcą się zatrzymać i zastanowić, ale są też tacy, którzy po prostu chcą się rozpędzić i lecieć dalej. Pan europoseł Patryk Jaki. To posegregujmy tak szybko te wszystkie sprawy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te nowoczesne domy zeroemisyjne, do których Unia Europejska musi przymuszać i nie daje na to żadnych pieniędzy. Czy pani poseł i w ogóle rząd Tuska uważa, że Polacy to są ludzie, którzy celowo, specjalnie nie chcą mieszkać w nowych mieszkaniach, żeby na złość zrobić Unii Europejskiej i Tuskowi? Ja jednak nie sądzę. Raczej to wynika z tego, że po prostu jeszcze nie są na tyle bogaci. I problem tylko polega na tym, że ta cała teoria Zielonego Ładu powoduje, że będą stawali się coraz biedniejsi zamiast coraz bogatsi. I na samym końcu ucierpi na tym środowisko, bo jeżeli każdy będzie miał do wyboru ogrzać swój dom, żeby dzieci nie marzły w zimie, a walczyć o ideologię klimatyczną, to wybierze swoje dzieci. I będzie palił śmieciami właśnie w starych piecach. I tak to się właśnie skończy i to będzie gorsze dla środowiska. Jedynym sposobem na to, żeby środowisko, lepiej zadbać o środowisko, jest bogactwo. Jest budowanie bogactwa. A budować bogactwo można w oparciu o najtańsze paliwa kopalne, energetykę na bazie najtańszych paliw kopalnych. To jest po pierwsze. Po drugie, sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście my mamy tak, że ten Zielony Ład będzie nas dociskał i ta w ogóle teoria jest absurdalna. Znaczy ludziom się próbuje powiedzieć tak, że albo wyskoczą natychmiast ze wszystkich swoich oszczędności, albo ziemia spłonie. Przecież to jest szaleństwo jakieś. I jeżeli pani poseł mi mówi, czy to jest tak, że większość ludzi tam w Unii Europejskiej się w takim razie myli, że oni są głupi, że są niemądrzy i tak dalej. A jak większość ludzi tam w Unii Europejskiej budowała Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to pani zdaniem to znaczyło, że oni byli wtedy mądrzejsi, mieli rację? A jak robiła te wszystkie ukłony, wprowadzając Putina na salony, to znaczy większość to robiła, najsilniejsi to robili, to mieli wtedy rację, czy nie mieli wtedy racji? I mógłbym podać wiele takich przykładów, już do Kopernika nie będę wracał, chociaż on byłby tutaj sztandarowy. Więc proszę mi nie używać tego typu argumentów. Zielony Ład jest zabójstwem przede wszystkim dla Polski. Polacy zapłacą najwięcej za Zielony Ład, dlatego że jego najważniejszym celem jest dekarbonizacja. A póki co, przypomnę, że to Polska leży na węglu. Gdyby Niemcy mieli łapy na polskim węglu, to ja jestem przekonany,
że to był, węgiel byłby najbardziej ekologiczny w Europie. To by było najbardziej ekologiczne źródło energii. Dobrze, ale przepraszam, panie pośle, też nie odkrywamy Ameryki. No są już w tej chwili technologie, świat poszedł do przodu, które pozwalają na no, takie filtrowanie filtrowanie pracy elektrowni, które też pracują na węglu, że one są naprawdę, naprawdę kompletnie neutralne dla naszego zdrowia, jeżeli mówimy tu już o jakichś zanieczyszczeniach powietrza. No przecież to jest, ta technologia jest znana, ona w bardzo wielu państwach naprawdę zaawansowanych gospodarczo, chociażby w Japonii, funkcjonuje i to nie jest tak, że my jakąś Amerykę odkrywamy. To są rzeczy, z których ludzie na świecie korzystają. No, co prawda rzeczywiście głównie poza Unią Europejską, nie wiedzieć czym. Ale pani poseł, ten węgiel się też skończy. Pani poseł, od razu widziałam na twarzy, że była zaskoczona. Dlatego może nie jest tak do końca, że pani Ameryki nie odkrywa. To może tak do końca właśnie nie jest. Więc być może trzeba zorganizować jakieś seminarium dla ludzi z koalicji 13 grudnia, żeby ich poinformować, jakie jest najtańsze źródło energii i kto akurat, które państwo w Europie ma najwięcej tego najtańszego źródła energii. I wtedy Polska mogłaby być tygrysem europejskim. Pani poseł Małgorzata, tak, oczywiście Prokop Paczkowska. Zmiany klimatyczne z tego powodu, że zniszczyliśmy właśnie złą gospodarką naszą planetę, są ogromne. Już w maju mamy ogromne burze. Kilka dni temu zalało Gniezno. Może pan widział, co tam się działo. I niestety nie ma odwrotu. Musimy myśleć o czystej energii. Ale to Gniezno to zalało, bo tam po prostu wybetonowane i kanalizacja nie działa. Nie, dlatego, że była tak ogromna burza i były tak ogromne opady, niespotykane w naszej strefie geograficznej o tej porze roku. Pan nie przesadza. Ale no niestety tak, zdarza się to coraz częściej. A to, że wybetonowaliśmy nasze miasta, zgadzam się absolutnie. No. To, że wycinamy drzewa, najczęściej liściaste, bo nie chce nam się ich grabić potem jesienią tych liści, z lenistwa niszczymy te drzewa, to absolutnie się zgadzam, jestem przeciw betonozie, ale również działania Unii muszą być wspólne, abyśmy żyli w czystym powietrzu, aby nie było chorób dotyczących płuc i innych. Nie, ale to dlaczego ja właśnie mówię, że technologia poszła do przodu i oto są kopciuchy w domach na węgiel likwidowane. Nie, ale również to wie pani, no, ale to tak jakby pani mówiła cały tego czas, programu. Świat, przepraszam, ludzie furmankami jeżdżą po świecie. Nie, no są no dlatego są zmiany. Nie, ale no, ale nie właśnie dlatego chciałam pani powiedzieć, że nie ma takiej alternatywy, że jest albo kopciuch, albo po prostu nic nie ma. Ale no, jest, bo nie, no może być, nie mogą być już kopciuchy, bo... Nie, no właśnie, dlatego mówimy, że są nowe technologie, które pozwalają wykorzystać węgiel w taki sposób, że on jest neutralny dla naszego zdrowia. Ale węgiel się też skończy, więc nie, ale nie można pani, tego eksploatować ale w nieskończoność, się nie, skończy. Nie mówiąc panie, o niebezpieczeństwie pracowników w kopalniach i tak dalej. Wystarczy, dla pani życia dostarczy. No to trzeba myśleć perspektywicznie dalej, ja nie rozumiem, tylko o nas. Ale na razie to o naszych wygląda. Dzieciach i wnukach. Panowie, pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Ja też. Jeśli pojawiają się problemy, które wynikają z postępu technologicznego, to najczęściej są one rozwiązywane przez postęp technologiczny, a nie przez urzędników. Urzędnicy najczęściej mają bardzo głupie pomysły, jak to rozwiązać, bardzo nieudolne. No podam taki historyczny przykład, który dla nas może wyglądać śmiesznie, ale dla ludzi w XIX wieku wcale nie był śmieszny. Znaczy w ramach zagęszczania urbanizacji, prawda, powstał transport miejski oparty głównie o konie. No i te konie zostawiały mnóstwo odchodów w miastach. Te odchody się tam zbierały w wielkie kupy, schły i tak dalej. Byli ludzie, którzy liczyli, że jak tak dalej pójdzie, to do któregoś tam piętra będą budynki zasypane końskim łajnem, jeśli nic z tym nie zrobimy. No i zbierały się kongresy na kształt naszych dzisiejszych kongresów klimatycznych, na których tam nic mądrego nie uradzono. W końcu ktoś wynalazł samochód i problem się rozwiązał, tak? Tak się rozwiązał ten problem, nie poprzez decyzję urzędników. No tak, ale więcej, już technologia, która pozwala na korzystanie, zdrowe korzystanie z węgla istnieje, więc już w ogóle nawet nie trzeba jej wymyślać, szanowni państwo, bo jest, działa, jest skuteczna i ludziom przynosi pożytek. Dwa zdania na temat przebania i kopciuchów, bo pani poseł poruszyła ważne kwestie. Ostatnie zdanie, pan europoseł Adam Briecki. Zdrowia, ale chciałbym pokazać gigantyczny absurd funkcjonowania Unii Europejskiej. Owszem, w ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska, ale również polscy podatnicy
dopłacali do wymiany kopciuchów na nowoczesne kotły gazowe. Setki tysięcy, jeżeli nie miliony Polaków z tego programu skorzystało. I właśnie przegłosowana dyrektywa budynkowa zmusza ich do demontażu tych kotłów gazowych montowanych 2-3 lata temu ze środków unijnych. Dlatego trzeba dalej negocjować, żebyśmy mogli z tych kotłów stawiamy kropkę. Na pewno do tego tematu będziemy powracać. W studio pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy, a w połączeniu pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji, pan Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, pan Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, już za chwilę no właśnie, historia, która no można powiedzieć, jest całkowicie dostępna, ale okazuje się, że jakoś mało o tym mówimy. Można wejść i zobaczyć, co wisi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec i tam właśnie nasza ekipa weszła i chcemy pokazać państwu, co zobaczyła.